Ale to jest ciekawe uniwersum. Powiem wam szczerze, ja zacząłem oglądać Lombard. Gdzieś trafiłem, jestem jednym, wydaje mi się, że na pewno jednym z pierwszych subskrybentów tego kanału. To za piątkę. Za piątkę, mam wyjebane. Ekipa mu wyniosła ciuchy. Malik też przychodził kiedyś do Lombardu. Te ile to schodzi, ja pie... Jak? Mówię, ile to czasu schodzi, nie? No weź sprawdź, dwie konsole. Tak, stoisz w kolejce, no. Telefon. No nie gram rezolutny kabaczku. Teleczka i stówkę potrzebuję na miesiąc. Ja już znam te twoje zestawy. Pawlo, który odwiedza opuszczone chaty. Ale nie, to nie odebrałeś. Akurat to muszę wykupić. No, zawsze mi tak mówisz. No mówię, ja się nabiorę. Kuba, mówię ci pomogę. A wiesz, że nie widziałem się z Diablesem? Nie widziałem się. Mieliśmy się spotkać, ale się nie widziałem z nim finalnie. Budzę się z ręką w nocniku. No nie, to muszę wykupić, kurwa. Tam to może co zostawiałem, to chuj, nie? Ale to muszę... Jakbyś, mogę ci pożyczyć. No co ty, to daj chociaż mi 8. 8 dildę chociaż. I te 30 możesz dorzucić, kurwa. Lata wszystko, kurwa. Głośniej się też działa. W sumie to wezmę tylko głośnik. Weź, ja nie będę jej do chaty zawijał. Ale ja mam takie do nas sprzedaż. Ja wiem, po 30-40 zł. No. I tego mam pełno. Także to nawet nie ma sensu tego zostawiać, bo to nic to nie jest. To jest prawdziwy czy udawany? To jest prawdziwe. Daj mi za głośnik 5 dy. Na miesiąc. Dobra? No nie wiem, czekaj, muszę zobaczyć. Kurwa. Bluetooth mode. Nie chcę się z tym iść, ty. Myślałem, że będę się z pustym plecakiem, ty. Tylko z pieniędzmi? Z pełnym plecakiem pieniędzy? Nie, z proponami. Jeszcze na stację muszę iść, ja pie... Ty. Po co? 3,5 km z osiedla, ty. No to co to jest 3,5 km? To jest przyjemność. No kurwa, nie chcę mi się robić. No ja, 3,5 klocka się przejść, no to fajnie, przyjemnie, spacerek. No. Nie lubisz? Dla ciebie, jak ty biegasz z psem po lesie, wiesz, kurwa, czy tam gdzieś na spacerach. Gdzie jest jakaś muzyka? Dobra, mam. Dzięki, Emil. Czy nie szukam motion designera? Przeprał 10 zł, nie chcę być uciążliwy, mam zrobić jakąś wersję wstępną i podesłać na DC, tak. W ogóle nie liczyć na współpracę, boss. Tak, zrób i licz na współpracę, licz na współpracę i zrób. Co to za głośnik jest w ogóle? Coś tak chrobocze. 20 zł. No zrób te 5 dych na miesiąc. Ja przyjdę po niego. A jak nie, to Wania po niego przyjdzie. Jakby mi nie było, to umowę mu dam i Wania po niego przyjdzie. Nie przyjdzie. Przyjdzie. Mówię ci, że przyjdzie. Od razu to robimy na sprzedaż, bez tam świrowania nie, jakiegoś. Nie na sprzedaż, tylko na miesiąc, pozostaw. Mówię ci, Kuba, bo on będzie miał odebrany. Adinokturn, właśnie, co to za głośnik, maczeta? Ale czemu mówicie, że to jest maczeta? 5 zł to kosztuje nowy. 888? Nie, niemożliwe. No za dużo. A co ty? Zawsze jest po znajomości, ja wiem jak to się kończy ta znajomość. Kurwa. No, pani raz Boraka wyjebałem. Ta znajomość już została nadszarpnięta. No dobra. No 5-10 może 30 zł mogę ci dać, to jest max, więcej nie da rady. To poczekaj. I na sprzedaż od razu robimy. Nie. Od razu na sprzedaż. Na miesiąc. A co on tutaj na telefonie od razu streama na Twitch ogląda? Po co to zostawiać? Bo kurwa, to nie jest mój głośnik, kurwa, zostaw na miesiąc. A jak, gdzie ja idziesz? Jak ja po niego nie przyjdę, czekaj, idę się zapytać, kolej. Okej. Dobra, to rób, Kuba, te 3 dyszki. Sprzedajemy. Nie, na miesiąc, po zastaw. Oho! Do tego się pytać. To jest agent. Puszysz, bo ci zaraz to wpadniesz w ten segment. To wal. Bo cała gmina mi wali na pyski i nie może mnie pokonać. Tak? Nie może? No to ja tam robię jazdę. To ja ci zaraz pokonam tu na zewnątrz, jak chcesz. To prawie cała gmina. No, chcesz podobać? Widzisz, że nie jestem dzisiaj dużo tu. Świruję Dalton, kurwa. Pod Lombardem nie, proszę, nic tam nie robić żadnej. To jest ciekawe uniwersum. Powiem wam szczerze, ja zacząłem oglądać Lombard.
gdzieś trafiłem, jestem jednym, wydaje mi się, że na pewno jednym z pierwszych subskrybentów tego kanału, bo mi się podobało gdzieś tam oglądanie tego Lombardu i powiem wam szczerze, zrobiło się z tego mocne uniwersum, nie? Mocne uniwersum. Ja już znam chyba 14 lat, jak nie lepiej. Sprzedajemy. Nie, pozostaw, na miesiąc. 4 dyszki, nie? Tak wyobraźmy. 40 zł? No. 30 zł! 40! Czyli to zostawiamy za 3 dyszki, tak? No. Na miesiąc. Tak jest. No. Wszystko się zgadza. Jak tam dalto u ciebie? Jak powiedziałem, wojnę robię. Co robisz? Czemu wojnę robisz? Bo mnie zajebali kurwa wszystkie moje ciuchy. Prywatne. Prywatne ciuchy. A co oni mają do twoich ciuków? No co ty? Bo co mnie wykurzyć kurwa z mojego mieszkania? Jak twoje mieszkanie? Ogólnie. Pokój. Ja płacę po przejścia kurwa. To co, oni tak mogą? Nie wiesz, jak to po rodzinie? Jak mu dali kurwa mieszkanie, dali mu pokój kurwa, to 10-metrowy, nie? Gdzie go teraz wypierdolisz tego? I co mi wypierdolisz? Czekaj, miewałem lepszych agentów w Lombardzie. Ewo, ty pracujesz w Lombardzie? Daj ci słowo. No i gdzie pójdziesz? Na ulicę, żeby iść do barki. Oni dostawałem za to kasę. A pójdziesz do barki? Ty i tak nie pijesz kurwa. Stary. A ty nie pijesz, to możesz iść. Zzywam telewizję, chłopie. Jak nim przyjadą do piątku. Dać ci numer do TVN. Podpisz? Zaraz zadzwonię. Przyda uwagi. Dać ci numer? Wszędzie. Zaraz od twojej komórki k***a dzwonię. Zobacz, dać ci numer do TVN-u? Ja nie żartuję. Ja czekam do poniedziałku, jak mojego numeru nie żebyś dzwonił w telewizji. Stary, poniedziałek robię szum. Wchodzę na Orła i już nie wchodzę. Wchodzę na Orła i już nie wchodzę, ty. Ja już czekam na telewizji. Nie wierzysz mi? Żyć na luz. Zaraz wrócisz k***a. Na drugi bieg jak chcesz. Bo ja zaraz jadę na drugi bieg. No, zaraz pojedziesz na pewno. Na biegun północny. No. A to wyżej urząd. Dobra, jest. Dobra, dzięki. No, spoko. Co to gówienka? Zadykę i k***a. Ile to ma? 4000. No zadykę. Na piątkę k***a. Mam wyjebane. Mam wyjebane. My mamy takie pory. Mam wyjebane. U nas chyba można kupić już takiego za 10 zł, wiesz? No to za piątkę. Za piątkę mam wyjebane. Dwójkę mam tu. No. Mówisz, że kupi tak ktoś? Za ile sprzedam, jak tobie dam piątkę? Za dyszkę? Za dwie? Nie, no dwie raczej nie. Czekaj, powerbank. Jak nie, to odbiorę. No jak? Jeszcze pod zastaw. Na sprzedaż od razu zrobię. Na sprzedaż, nie? I będziemy się bawić w jakieś... No. Normalnie mi prywatne rzeczy wynosili. To ci? Brak wody. Kto ci wynosił? Kibel na dworze. A na umowie pisana, że mam ciepłą wodę, wspólna kuchnia. Lewa umowa. Ale ja kto ci to wynosił? PKN-IN. Ekipa. Że nielegalnie, jako robię sobie remont. Ekipa? Na chacie, nie? Czyli sprzedajemy to. Ekipa mu wyniosła ciuchy? Wrobiłem sobie remont, już malowanie, nie? Tak dalej. Komisja, korytarzu, wiesz, bałagan, nie? Moje prywatne ciuchy, bo nie mam szopki, nie? I nagle tylko zabrali moje prywatne ciuchy. Papiery, nie papiery. Wszystko. A tam są kamery i jest nagrane wszystko. Tam jesteś zameldowany? To jest twoje mieszkanie? Gminne. Ale za to płacę. Bo remontuję. Bo mam jeszcze odróbki, nie? Odrabiam na spokojnie. A jak pójdę do roboty, to wyrównuję, nie? Podpisz mi tam. Bo przez 2 lata mam prawo... Nie muszę płacić. Może nie zapłaciłeś? 2 lata nie muszę płacić za socjalne. A chcą ze mnie wyrobić wariata. No to nie wiem, ja ci nie pomogę. No nie. Czekaj, widziałem kiedyś odcinek, jak go zapytali i że jak powiesz mi, ile to jest 2 plus 2, jak odpowiesz mi na zagadkę, to ci sprzedam, czy coś takiego, to kupię od ciebie. I było, że 2 plus 2, a on powiedział 6 chyba, czy coś takiego, no. Telewizja. Co chcesz z tym zrobić? Zostawić. Zostaw. Mhm. A ile kasy poczułeś? 250. Uuu, to będzie ciężko. Bo tu też jest w środku umowa kupna sprzedaży i tego. Umowa kupna. Zakup. Tutaj widzę, że aparacik jest pęknięty. A to ostatnio też był pęknięty. On był już u nas? No. I za ile był? 200 i 300. 250, 300. Bo Nokia to wiem, zapomniał mi się odebrać. No właśnie. Bo tak to jest, jak papiery układasz na kubkę wszystkie, nie? No był, raz za 200. A raz za 300. Raz za 300. Tylko, że w tym stanie i teraz, no to maksymalnie do 200 zł to jest. O, dobra, nie powiedziałam. Czyli 200 pasują. Mhm. O trudno, jaki nasz adres, to co? Nie ma tu hasła nic? Nie. Wyłączyć i za 2 tygodnie jest.
Redmi Note 10S. Półtora roku temu, jakby kupowałam, to tyle kasy za niego było dołane. Malik też przychodził kiedyś do Lombardu. Ale z sieci jakieś, tak? No nie, z Media Ekspertu. No na szczęście raty 0%, bo to przed świętami było. Ale te tu idę. Nie, Marchewkowi, ale z czegoś innego, z czegoś innego. W miarę oczyszczone, nie? Teraz nowy kosztuje około 839 zł. A pierdolę. A ty ile dałaś? Weź tam otwórz w środku. Tu jest jakaś poraza jeszcze? No. To jest ustawione? Nie, to nie jest ustawione. Normalnie przychodzą ludzie. Normalnie przychodzą ludzie i zostawiają rzeczy w Lombardzie, no. Zgadzają się na udostępnienie wizerunku i serial się kręci. No, tak, no. No, czyli no to jeszcze jest gwarancja, nie? Do listopada. 2000? A, bo tu z Motorola. Tak. Czyli 1300 za telefon. A, to nie tak źle. A używane... To jest idea rady Wlika. Dla mnie 10 zł, czy można, mam iść do Lombardu z Powerbankiem? A wy kupiłeś już telefon, żeby odebrać Wlika? Ja i tak tego zostawię, bo to jest już tego, wartość sentymentalna. Ale to na sprzedaż? Nawet jak, nie, nawet jak go będę odbiorę i sobie nowego kupię, ten on i tak będzie leżał na półce jako awaria. Aha, no dobrze. Patrz, powiem, skrzałam się. Spacerkiem z Rąbina. Spacerkiem z Rąbina? A? Czemu spacerkiem? To na stopa lepiej byłoby, szybciej. Nie lubię. Nie mam przekonania po pierwsze, po drugie ze starym się pożarłam, mówię, zostaw sobie ten samochód, masz dzieci. Mówię, idę. Przynajmniej nie muszę teraz się pilnować, że będę musiała... Nie mogę sobie wypić z koleżanką, ani nic, tylko... 5 km? 7? 7, no. 7. 7. No, widziałeś, jak odcinek Macka z córką przyszły i obie w ciąży? Tak, gdzie? Dzięki. Dzięki. Siema, zacny. Siema. Dzień dobry. Kubuś, wyjaśnij mi jedną rzecz. Wyjaśniam. No bo ten mnie klient posądza, że ja te karty za 120 zł sprzedałem. Jaki klient? No ten, co te karty przyniosłem, nie? No. No i on twierdzi, że go wyjaśniam na kasę, że wziąłem 120 zł za karty. Ale to cię posądza? No ten. A czemu on cię posądza? Za jakie racje on cię posądza? No, mówi, że widział filmik, że ty mi dawałeś, bo akurat u ciebie je sprzedawałem. No. No, że ty mi dałeś 120 zł, że ja go wyjebałem w kosmos, w powietrze. Przecież ty mi wtedy, pamiętam, że dawałeś 30 zł za to. Za te karty? No. No zaraz sprawdzę, czekaj. No mówi, że na filmiku. Gdzieś na filmiku jest, że 120 zł ja wziąłem i go wyjebałem w kosmos. Halo? Żyję, no a czemu mam nie żyć? No, 350 na godzinę. Łukiem, no, na dwóch kołach. Dobra, później za chwilę oddzwonię do ciebie. No ale sprawdziły, bo ja też już nie pamiętam, ale coś około stówki było. Teraz nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, bo daty nie pamiętam. No i dzisiaj stoję koło chaty, palę dokładnie kopię. Dostałeś 120 zł za karty? 120 sztuk było talii. 20 talii, za każdą dostałeś po 6 zł, no to jest 120 zł. I tyle dostałeś za te karty. No, on mówi, że widział na filmiku, że ja go zrobiłem. No nie wiem, no 120 dostałeś. No to ja mu dałem i tego. A on twierdzi, że ja mu ten. Ale to były kogoś karty no, i ty to... miałeś je sprzedać. No. A, no to ile mu kasy dałeś? No dałem mu no 5 dych mu dałem. Czy 5 dych, chyba nie pamiętam. No ale 3 dych czy 5? Za karty 120. A, no to nie, wiesz, nie, mówię, idę się zapytać, no bo no cierpi do mnie i cierpi. Mówię, o chichu, mu chodzi. Mieliście się rozliczyć. On nadal swoją wersję. No ja za sprzedane karty miałem mu oddać. No to powinieneś mu dać 120. No, i on mówi, że no właśnie, no widzisz, mówię, idę. Tego, mówię, k***a, idę się zapytać, mówię, czy mówię, w ch***a mnie robi, czy k***a o co chodzi? Bo ja już k***a normalnie człowieku, ja mam tyle spraw na głowie, że ja już człowiek nie pamięta wszystkiego. No to jeszcze musisz mu 7 dych oddać. No dzisiaj mnie spotkał, akurat przychodził tam koło mnie, mówi, że jeszcze, że mam mu 5 dych oddać. Czyli można powiedzieć, że go lekko wykiwałeś. A mi się wydaje, że ja mu oddałem za te karty, k***a, ale wiesz, no nie pamiętam wszystkiego. Tyle, k***a, człowiek spraw ma na głowie, ja p***olę. Gość się dał ci karty, żebyś ty sprzedał. No ja sprzedał. Ty dostałeś 120 i dałeś mu, nie wiesz ile. K***a, nie pamiętam, ja mi się wydaje, że trzy dychy mu dałem, k***a, czy ja nie pamiętam. No to się z nim źle rozliczyłeś. No nie pamiętam, no. Że miał to wszystko, k***a. Kurwa, powiem wam tak. Dostał za karty 120 zł, wyszedł, oddał mu 3 dychy i nie pamiętaj.
Nie pamiętam. Ale już to było dawno. Dużo spraw na głowie, no co zrobisz? A dzisiaj stoję koło parku. A ja karty sprzedałem od razu, wszystkie zarobiłem. No widzisz. No mi ile dostałem za wszystkie? A nie wiem czego, to ja nie. 300 by? 270. No co mi ten mi mówi. Czyli tobie dałem 120, no to z ile? 150 zarobiłem, nie? 150 zarobiłeś, no a ten mi mówił. No nie na czysto, nie? Ten twój zmiennik. A, Damian. Dawid. Damian. Damian, no. Że po prostu mówi, posuję świeże bułki. Od razu. On mówi, on też, on tam też jakieś nie macie parę... A nie macie kart więcej takiej? Parę sztuk wziął, nie wiem, musiałbym się go pytać. A skąd on to wziął w ogóle? On gdzieś to z Niemiec, prawdopodobnie z Niemiec to gdzieś przywiózł. A z Niemiec? Prawdopodobnie z Niemiec to gdzieś przywiózł. Aha. No i dlatego mówię, no idę, jak on do mnie się czepia, mówię, no idę, zapytam się, o co chodzi. Jak coś, dostałeś 120 ode mnie za karty. A to jak ty tam masz się z nim rozliczyć, to jest twoja sprawa. No, bo ale mówi... to masz potwierdzone, 120 no, nie, no właśnie, no dlatego wiesz, dlatego przyszedłem się zapytać, mówię, no kurka, bo tam przecież ja nie pamiętam wtedy ile dałem. On mówi, mam na filmiku nagrane. No bo filmik był, no. No, że dostałem 120 i go wykiwałem. No to już nie wiem, to już tam między sobą sobie załatwić. No nie, no on mówi, dzisiaj masz mi załatwić pindych. Mówi, jak to powiedział, tam z tymi drobnymi. Trzeba było mu powiedzieć następnym razem, żeby sobie sam szedł sprzedać. On ma jakąś urazę do ciebie. On do mnie? No. Bo mi kiedyś pieniążki wisiał i nie chciał oddać. Nie wiem, no mówi, że nie tego, mówi... Idź zobacz, który jest. No bo nie chciał przyjść do mnie, bo mi kasę wisiał. A, może przez to. No. A, widzisz, no. I się bał przyjść. A, no i mnie złapał i kurka wodna, żebym ja mu to upylił, no, nie? No, już wiem, o co chodzi, już wiem, o co chodzi. No, i tego, i mówi, zobacz... Miał urazy do ciebie. Który jest? Patrzę, kurka wodna, rowera nie widzę. To jestem ja. To jesteś ty, a nie raz rowerem przyjeżdżałeś. To mamy załatwione wszystko jak coś. No dobrze, no. No dobra, załatwione. I wróci do tego gościa, mówi, nie no byłem, przecież powiedział, że wszystko w porządku. No.